Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Cześć. Piątkowy wieczór w telewizji Trwam to czas na kolejny odcinek programu Westerplatte Młodych. Dzisiejszy odcinek poprowadzą dla was po raz pierwszy Antoni Moczyński i Marta Suchej. A w naszym studiu wspaniali goście. Na co dzień działają we wspólnocie, którą można odnaleźć na kilku kontynentach naszego globu. Domy pomocy, które prowadzą, znajdują się w wielu państwach Europy, ale także w Ameryce. Dzięki ich działalności wielu młodych ludzi znalazło sens życia i mogło powrócić na tą dobrą ścieżkę. To tak w skrócie o wspólnocie Czernakolo. Więcej w tym programie, więc zostańcie z nami. Temat naszego odcinka brzmi z ciemności do światła i oczywiście zapytamy naszych gości w trakcie odcinka, co to hasło dla nich oznacza. Zanim jednak przejdziemy do przedstawienia naszych gości, zastanówmy się wspólnie nad pytaniem dzisiejszego odcinka, które brzmi: co ci się kojarzy ze słowem wolność? Swoje odpowiedzi dawajcie na naszym Facebooku i Instagramie. Dokładnie, czekamy na wasze odpowiedzi. Jak już zapowiedzieliśmy, są tutaj z nami nasi goście, a właściwie sami panowie. Bardzo serdecznie witamy. Panowie przyjechali ze wspólnoty Czernakolo, a jest z nami Karol Węsierski. Witam. Witamy serdecznie. Następnie jest Mateusz Chojnowski. Cześć, dzień dobry. Krystian Pastwa. Cześć. Marko Widakowicz. Cześć. Piotr Klima. Witam. I Jan Murjąż. Dobrze przeczytałam? Tak jest. Jak widać, w naszym studiu są goście nie tylko z Polski, bo na początku, tak jak z Antonim wspomnieliśmy, jest to wspólnota międzynarodowa i mamy taką sposobność rozmawiać także z Chorwatem oraz z Francuzem, prawda? Bardzo się cieszymy, że przyjechaliście tutaj do nas, do Torunia, do naszego programu, żeby trochę opowiedzieć i o wspólnocie, i o sobie, o tym swoim świadectwie. No i przechodząc właśnie, rozpoczęliśmy od wspólnoty, no to właśnie wspólnota Czernakolo. Co to jest za wspólnota? Czym się zajmuje na co dzień? Czernakolo to oznacza po włosku wieczernik. I ta nazwa dostaliśmy od księdza, który zaobserwował te początkowe działania wspólnoty i porównał to do tego, jak Jezus w wieczerniku dawał apostołom nadzieję na miejscu lęku. I myślę, że nasza założycielka Matka Elwira to właśnie chciała przede wszystkim, żeby wspólnota było miejsce, gdzie ludzie mogą siebie odkryć na nowo, odnaleźć i zacząć żyć bez takiego lęku, co nie? Bo to jest wspólnota, która pomaga ludziom wychodzić z uzależnień, zagubienia. I Matka Elwira, ona sama najlepiej wiedziała, co to znaczy, ponieważ pochodziła od rodziny, gdzie ojciec był alkoholikiem, miała wielodzietną, ubogą rodzinę, która i ona dorastała w latach powojennych we Włoszech. I tam właśnie, biorąc odpowiedzialność za swoje rodzeństwo, pomagając, służąc, to odkryła takie powołanie, że chce właśnie rozszerzyć to powołanie i pomagać innym. Jakie były początki wspólnoty? Wspomniałeś tutaj o Matce Elwirze. Na pewno jest to osoba, która, no już powiem, założyła tą wspólnotę. Ale jak to w ogóle się rozpoczęło wszystko? Myślę, przede wszystkim przez modlitwę, bo Matka Elwira wstąpiła do zakonu mając 19 lat i już widziała tą potrzebę, że trzeba pomóc ludziom uzależnionym, szczególnie młodym, którzy byli zagubieni i nie wiedzieli za bardzo gdzie iść. Ale ona nie skończyła szkoły podstawowej, nie miała jakoś takiego doświadczenia ani po prostu szkoły, żeby coś takiego robić. I jak się podzieliła tym ze swoimi przełożonymi, to oni ją w skrócie wyśmiali. Powiedzieli, że ty umiesz gotować, sprzątać, żyjesz w zakonie i tym się zajmujesz. Mhm. Ale cały czas się modliła i w 83 roku, prawie miała 50 lat, dostała pierwszy dom w Saluzzo we Włoszech i to była totalna ruina. I mi się wydaje, że w ogóle z takim domem, który dostała od gminy w Saluzzo, to możliwe, że nawet chcieli ją odchęcić od czegoś takiego, ale Matka Elwira to przede wszystkim patrzyła z nadzieją, co nie? Widziała już ten dom pełen chłopaków, którzy zmieniają ich życie i zaczęli po prostu tak, żyjąc w tej ruinie, skosili trawę, żeby mieć na czym spać i Matka Elwira dała trzy fundamenty: pracę, przyjaźń i modlitwa.
I modlitwa to wszystko trzymała i od tego się zaczęło. A ile waszych ile domów wspólnoty obecnie istnieje i czym się zajmują? Może Piotr. Mamy ponad 70 domów na całym świecie. W Polsce mamy 4. Na całym świecie, czyli jeszcze gdzie? Bo na początku powiedzieliśmy. Mamy w Argentynie, mamy misję w Brazylii, na Liberii. I zawsze chłopak, który jest dłużej we wspólnocie, czyli na przykład zrobił drogę 3-letnią i poczuje takie pragnienie chęci oddania jeszcze coś od siebie, pomocy na przykład ubogim dzieciom, które lądują na ulicy, może ma taką możliwość wyjechania na misję i na przykład pomóc, służyć dalej młodym zagubionym. Mhm. W Polsce mamy 4 domy. Mamy jeden na północy w Koszalinie, w Gieskowie. 2 mamy na Śląsku. Jest to Jastrzębie-Zdrój i Suszec, do Suszca w domu 1 września będzie otwarcie domu dla kobiet. Z tego domu bardzo się cieszymy, bo przez wiele lat się za ten dom modliliśmy i to jest na pewno wielki krok dla naszej wspólnoty, żeby móc też pomagać kobietom. I także mamy jeden dom na południu w Tarnowie. I mówisz tutaj o domach. Tutaj Jan na początku też powiedział o tych celach, które przyświecały matce Elwirze, ale w Polsce te domy, mamy ich 4 i Bogu dziękować za to, że one są, ale czym one się na co dzień zajmują? Jak wygląda takie codzienne życie w takim domu? Jasne. W tym domu nasz dzień wygląda, jest bardzo prosty, w sensie takim... Wstajemy rano, modlimy się, jemy śniadanie i idziemy do pracy i pracujemy, bo w ciągu dnia musimy coś robić, musimy pracować. Nie możemy tego czasu zostawiać samym sobie, nie możemy po prostu nie robić nic. Mhm. Musimy zawsze coś robić, ten dzień musi być zajęty, ten czas musi być też zajęty. Idziemy do pracy, pracujemy, później... Jemy obiad, po obiedzie również pracujemy i po południu zazwyczaj staramy się ten czas organizować chłopakom. Mianowicie albo gramy w piłkę, uprawiamy sport, spędzamy trochę czasu razem, rozmawiamy. Również codziennie po poranku dzielimy się Słowem Bożym, Ewangelią. Wykonuje to wcześniej wyznaczony do tego chłopak. Tak spędzamy zazwyczaj nasze dni. Czyli tak jak tu jeden z was już powiedział, jest ta praca, jest ta przyjaźń, czyli te relacje z drugim człowiekiem, z chłopakami, ale też modlitwa. No właśnie, o tą modlitwę chcielibyśmy jeszcze dopytać. Jakie to ma znaczenie właśnie w domu podczas takiego codziennego życia? Modlitwa dla nas jest, można powiedzieć, że wszystkim, bo w naszej wspólnocie nie mamy ani psychologów, ani terapeutów, tylko wszystko tak naprawdę zawierzamy Panu Bogu każdego dnia. Każdy nasz dom wspólnotowy ma Najświętszy Sakrament, w którym każdy dzień nas zaczynamy i każdy dzień nam kończymy. To jest nasz fundament, który trzyma tak naprawdę cały nasz dom. My tam możemy po prostu, modlimy się, żeby też wiele razy w swoim życiu czuliśmy pustkę, którą zagłuszaliśmy jakimiś rzeczami materialnymi, czy właśnie naszymi uzależnieniami. I po prostu przyszły takie momenty w życiu, że potrzebowaliśmy pomocy i tym ratunkiem na pewno w naszym życiu jest modlitwa i Pan Bóg. Właśnie, jakie są najczęstsze wyzwania, z jakimi się spotykacie w pracy z takimi osobami? Jeszcze raz można? Przepraszam. O najczęstsze wyzwania w pracy z osobami uzależnionymi. Na pewno to jest to, że my jesteśmy otwarci na pomoc dla każdego, nie? Tak jak my przychodziliśmy do wspólnoty i ktoś nas przyjął, ponieważ potrzebowaliśmy pomocy, tak i my teraz, jak jesteśmy we wspólnocie, przyjmujemy chłopaków, którym pomagamy. Na pewno to jest to, że jak ktoś do nas wstępuje, to po prostu my patrzymy na to, że to jest nowe życie, które można po prostu uratować, dać nadzieję, dać nowe wartości, prawdziwe wartości, którą jest przyjaźń bezinteresowna, przyjaźń, która często też się rodzi w cierpieniu, ale też taka przyjaźń, która jest okazywana przez proste uczynki miłości. Powiedziałeś, że nie macie jakby psychologów, takich osób, które się wami zajmują, ale właśnie to pytanie Antoniego tak mnie skłoniło do tego, bo zapytał o to, jakie są wyzwania. Czy to jest tak, że wy wstępując do tego domu i stając się jakby
coraz bardziej dojrzałym w tym domu. Później wy przejmujecie jakby opiekę nad tymi nowymi osobami. No właśnie, jakie to przychodzą osoby do domu? Jak wy na te osoby patrzycie? Ja osobiście właśnie patrzę na tych osoby, które przychodzą, jak na samego siebie, bo sam wstąpiłem jako człowiek po prostu, który był gdzieś zagubiony bardzo. Osoba, która wstępuje, którą robimy rozmowy, przyjmujemy, widzę w nich samego siebie po prostu, nie? Przekazuję to, czego się nauczyłem sam, co daje bezinteresowna taka miłość, przytulenie drugiej osoby po prostu, mimo jego ubogości, które są zawsze na początku i walki. Staramy się akceptować wszystko, ponieważ po prostu każdy z nas od tego zaczynał, tak? Każdy z nas nigdy nie był idealny, nie będziemy idealni. I tak osoba ma po prostu, no widzę samego siebie po prostu, nie? Każdej osoby, która wstępuje. A te pierwsze dni takie tych osób, które przychodzą także w was, bo to też wy kiedyś byliście na początku tej drogi. Co jest najważniejsze, żeby w tych pierwszych dniach tej osobie zaoferować, Krystian? Tak, myślę, że służyć mu, nie? Być dla niego każdej chwili, jak to będzie potrzebować. Dać mu całego samego siebie, nie? Marko, a co byś dodał jeszcze? No, każdy z nas, kiedy wstępuje, otrzyma takiego anioła stróża, który go płynuje, taki chłop, który jest duży we wspólnoty i który go prowadzi przez to wszystko. No. Później chłop otrzyma jakie obowiązki, pierwsze i odpowiedzialności i tak. Czyli pierwsza taka opieka, otoczyć opieką i następnie dopiero, gdy ta osoba się wdroży w to życie wasze w tym domu, to wtedy możecie dać jej jakieś obowiązki dodatkowe i w taki sposób ona w tym domu pozostaje. Wrócimy do tego, jak to jeszcze to życie w tej wspólnocie waszej wygląda w tym domu, ale wrócimy też do waszych świadectw, bo każdy z was przeszedł już jakąś ścieżkę w swoim życiu i też przyjechaliście tu po to, żeby z nami się tym podzielić. A zanim to, Antoni, to w naszym scenariuszu czas na felieton. Zapraszamy. Felieton pod tytułem Światełko w więziennym lochu. W wywiadzie Rzeka z Józefem Ratzingerem pod tytułem Raport o stanie wiary z 1985 roku przyszły papież Benedykt XVI porusza m.in. wątek szczególnej roli sakramentu pokuty. Jak wygląda nasza spowiedź? Jak wygląda nasze serce? Na malarskim obrazie pod tytułem Odmowa spowiedzi przez skazańca jest ukazany bardzo przejmujący dylemat grzesznika. Osadzony w lochach więzień chciał drogą zbrodni uwolnić ludzi od tyrana, a teraz odmawia wyznania winy. Rosyjski malarz Ilja Riepin ukazuje tragiczny dylemat. Wie, że obie drogi są złe, bo cel nie uświęca środków, więc popada w niełaskę u ludzi. Ślepo jednak wierzy w słuszność czynu, więc odmawia spowiedzi, skazując swą duszę na potępienie w oczach Boga. W badaniu przeprowadzonym przez jedno z seminariów duchownych w Polsce zauważono, że deklaracja regularnego uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej przez wiernych nie idzie w parze z regularnym praktykowaniem sakramentu pokuty. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że ludzie wolą posłuchać pogodnego kazania albo w miły sposób pogadać sobie z księdzem. Oto co w raporcie o stanie wiary powiedział ówczesny prefekt Kongregacji Nauki i Wiary Józef Ratzinger. Niektórzy wolą przekształcać spowiedź w rodzaj terapeutycznej autoanalizy, w której biorą udział dwie osoby na tym samym poziomie. Wydaje się im, że jest to bardziej ludzkie, bardziej osobiste i że bardziej odpowiada dzisiejszemu człowiekowi. I zawsze z goryczą słucham przechwałek niektórych mówiących, że co prawda rozmowy penitencjarne stały się rzadkie, ale za to są bardziej osobiste. A gdyby się tak dobrze przyjrzeć, to w konfesjonale kryje się powaga spotkania między dwiema osobami w pełni świadomymi, iż znajdują się w obliczu wstrząsającego misterium przebaczenia Chrystusa. Spójrzmy jeszcze raz na obraz Ilja Riepina. W pewnym sensie każdy z nas znajduje się w lochu własnego grzechu. Pytanie, czy przyjmiemy, czy odmówimy sakramentu pokuty. To był felieton, a my też jesteśmy na bieżąco cały czas z waszą aktywnością na naszych mediach społecznościowych. Antoni odświeża naszego Facebooka i przeczyta komentarze, które do nas spływają. Tak. Komentarz od Julki. Wolność kojarzy mi się przede wszystkim z dobrowolnym podejmowaniem decyzji, decydowaniem o samej sobie, a także o działaniem zgodnie z własnym sumieniem.
To był komentarz Julki z Facebooka i zachęcam do dalszego komentowania na naszym Facebooku i Instagramie. Temat naszego odcinka to jest z ciemności do światła. Czy gdyby każdy z was mógł powiedzieć, co to dla was oznacza, to hasło? Ja myślę, że po pierwsze to jest kłamstwa, a do prawdy, bo moje życie całe podwaja na kłamstwie. Kłamstwo to ta ciemność, która mnie prowadziła przez większość mojego życia, tak? Nauczyłem się kłamać i to mnie doprowadziło do tego, do nałogu, gdzie po prostu się pogubiłem sam ze sobą. Nie wiedziałem, kim ja jestem, tak? To właśnie to jest ta moja ciemność, to kłamstwo. I naprawdę teraz się uczę codziennie we wspólnocie, tak? Jestem ponad 3 lata i dalej się uczę tego wszystkiego, ponieważ całe moje życie było w kłamstwie, tak? I to jest dla mnie z ciemności do światła. Dla mnie przejście z ciemności do światła jest moim zmartwychwstaniem, moim powrotem do korzeni tak naprawdę, do tego, do tych wartości, których zostałem nauczony w domu przez moją mamę. To jest dla mnie tak naprawdę droga z ciemności do światła. Później na potrzeby, w cudzysłowie, tej ciemności, porzuciłem te wartości i kierowałem się zupełnie innymi, wymyślonymi tylko i wyłącznie przeze mnie. I powrót właśnie, przejście z ciemności do światła jest dla mnie takim zmartwychwstaniem i odrodzeniem się w tych prawdziwych wartościach. Krystian. Dla mnie to znaczy, możemy to porównać do mojego życia, nie? Przed wspólnotą i teraz we wspólnocie. Przed wspólnotą nie miałem jakiejś chęci do życia, byłem bardzo smutnym człowiekiem. I to widzimy jaką tą ciemność, nie? Dzisiaj się potrafię cieszyć z małych rzeczy, z tego, że możemy się nauczyć czegoś nowego, nie? Więc to mnie się z tym. Marko. Dla mnie to ten sposób życia, który prowadziłem przed wspólnotą, taki bardzo zły, no. I potem to moje zmartwychwstanie, no, moje świadectwo, jak ozdrowiłem na końcu od wszystkiego tego, co mnie rzuciło na dno, ta przedwspólnota. Dla mnie osobiście to jest na pewno spotkanie Boga, który z życia pustego, zagubionego, gdzie pojawia się na pewno fałsz, kłamstwo, gdzie gubi się wartości, gdzie gubi się pokój w sercu, sens, marzenia. Poprzez to spotkanie z Bogiem można uwierzyć w to, znaleźć taką nadzieję, że można być na pewno w życiu szczęśliwym człowiekiem, który może żyć wartościami, który może zbudować prawdziwą przyjaźń, który z człowieka, który mógł się pogubić, może być znowu człowiekiem po prostu czystym, który żyje prostymi wartościami, który cieszy się z małych rzeczy i który na pewno uczy się kochać, uczy się szanować i na pewno buduje po prostu rodzinę, nie? Ja bym chciał się podpiąć pod to, co Piotrek powiedział, z tą nadzieją, bo tak patrząc po sobie teraz, myślę, że od ciemności do światła dla mnie to było czymś takim, żeby nie szukać, żeby być nie wiadomo kim, tylko po prostu, żeby żyć tu i teraz, co nie? Na przykład nasz taki ksiądz Hubert kiedyś mi powiedział coś takiego, że we wspólnocie nie jesteśmy tutaj, żeby się zmienić, ale żeby siebie poznać. I myślę, że o to chodzi tym z ciemności do światła. Myślę, że ale wiem, że po sobie ja zawsze chciałem uciec, co nie, jakoś się inaczej pokazać. Z każdym inaczej się zachowywałem. A tak jak Karol mówił, bardzo dużo kłamstwa i sam nie wiedziałem, kim jestem, co nie? A myślę, że we wspólnocie to prędzej czy później musisz się sprzeciwić ze samym sobą. I myślę, że na pewno wiara w tym pomaga, bo myślę, że bez tego to ciężko jakoś w ogóle zobaczyć tą nadzieję w tym świecie. Ale z ciemności do światła to jest na pewno ta nadzieja, co nie, że można być wolnym i można być wolnym, no. Żaden z was nie powiedział tego samego. Każdy z was powiedział coś innego i właśnie tak też wygląda nasza ścieżka życia, że każdy może odbierać ją inaczej, pomimo tego, że to jest krótkie hasło. Z ciemności do światła, jednak każdy z nas odbiera to inaczej. No i właśnie w tym kontekście ta droga, którą przechodzicie albo przeszliście z ciemności do światła, to chcielibyśmy was zapytać, jak ona wyglądała, bądź jak wygląda. I może zaczniemy w tej samej kolejności. No, bardzo ciężka droga, która to mnie dużo rzeczy uczy dalej. Daje mi do zrozumienia, że dużo rzeczy jeszcze nie wiem, że jeszcze dużo rzeczy muszę poznać. Ale też mi dało to, że zobaczyłem, otworzyłem oczy. Miałem oczy zamknięte całe życie na różne rzeczy. Teraz
ta droga po prostu mi daje to, że staram, uczę się docierać z małych rzeczy. Ale jak to było na początku u ciebie? Na początku było ciężko, gdzieś byłem nieprzekonany do wszystkiego, do niczego. Do żadnej wiary, gdzieś czułem taką pustkę po prostu. Nie wierzyłem w nic, wierzyłem tylko w to co widzę, co mój smutek i tylko to. To był mój taki ból, gdzie nie wiedziałem, że i tak wejdę do wspólnoty i tam zrobię pranie mózgu i wyjdę i będę robił dalej to samo, tak? I dlaczego się zdecydowałeś wstąpić do wspólnoty? Widziałem właśnie w chłopakach, żywe świadectwa chłopaków, którzy byli starsi wspólnotowo, widziałem w ich oczach, że mówią prawdę, tak? Że oni faktycznie, nikt z nich nie kłamie, że coś w tym jest. I zacząłem za tym iść po prostu, za tymi chłopakami i słuchać się rad. I wierzyłem w to, że ja też mogę tego czegoś sam ze sobą dotrwać, tak? Że zobaczę to namacalnie, że moje oczy zobaczą, usłyszę wiele rzeczy dobrych, zobaczę, tak? I to właśnie to mnie skłoniło, żeby iść tą drogą, tak? Dlaczego zdecydowałeś się w ogóle? Jak wyglądało twoje życie przed wspólnotą? Moje życie to było, no jak mówiłem, kłamstwo. Po drugie, gdzieś zamknięte wszystko w jednym małym kwadracie, tak? Nic nie widziałem, nie widziałem żadnych horyzontów. Skończyłem tylko praca, dom i nauk, tak? I to się skupiało tylko na tym, że utraciłem swoje emocje, swoją osobowość, tak? Straciłem sens życia. To było właśnie takim powodem, głównie gdzie po prostu musiałem coś ze sobą zrobić, tak? Ale też sam nie chciałem, gdzieś rodzina, mama, po prostu... Mama ciągnęła w górę? Tak. Chciała. Rodzina, bo ja nie byłem zdecydowany. Dla mnie to było po prostu sekta, nic więcej. Jeśli ktoś mówi coś o wierze, to ja się, po prostu chciałem się wyśmiać w twarz, bo ja nie sądziłem, że nie będę do nie będę się w ogóle modlił, tak? Nie sądziłem, że będę się modlił, w ogóle nie chciałem nic wierzyć. To jest właśnie to, że to rodzina mi pomogła, tak? Gdyby samemu by było ciężko po prostu. Teraz jak patrzysz na swoją rodzinę, to widzisz, że tak jak tu padło już, że to taki anioł stróż twój? Tak. Po pierwsze od rodziny się zaczęło gdzieś. Od śmierci taty, bo tata odszedł. Jeszcze przed wspólnotą, parę miesięcy miałem przed wspólnotą ciężkich, gdzieś mi się po prostu całkowicie się zagubiłem. I ze strony właśnie mamy i brata to było takie wypowiedzi, że oni mnie pchnęli w tą stronę, żebym spróbował tej drogi, że ta droga może mnie ocalić. To właśnie tak się stało, że jestem na dalej na tej drodze i się zbawiam, tak? Poznaję tą prawdę o sobie dalej. I to właśnie dzięki temu wstąpiłem głównie, nie? My wiemy, że trudno jest gdzieś w kilku słowach powiedzieć to, dlaczego zdecydowaliście się wstąpić, jak życie wyglądało przed. Ale mimo to, Mateusz, może teraz jeszcze ty byś tak w kilku słowach powiedział twoje świadectwo życia. Jasne. Zostałem wychowany w wierze katolickiej. Zostało mi to wszystko przekazane przez moją rodzinę, przez moją babcię, dziadka, przez mojego dziadka, przez moją mamę. Aczkolwiek gdzieś tam z biegiem lat zagubiłem to wszystko na rzecz kolegów tak naprawdę. Na rzecz tego, co myśleli inni o mnie, bo przez mój okres dorastania chciałem zawsze się pokazywać przed innymi jako ktoś, kim nigdy nie byłem. Ten Mateusz, który był z moimi znajomymi, to był Mateusz wymyślony. Nie byłem nigdy samym sobą. Zawsze wstydziłem się być samym sobą. Zawsze miałem w środku pustkę, którą wypełniałem moimi nałogami, alkoholem, narkotykami i innymi rzeczami. I rzeczami materialnymi, pieniędzmi. Dlaczego miałem tę pustkę? Bo nigdy tak naprawdę nie zaakceptowałem sam siebie. Zawsze odrzucałem samego siebie. Wstydziłem się tego, kim jestem. Nie? Tak jak wcześniej też wspomnieliśmy, wspólnota uczy poznania samego siebie. I właśnie to zrobiłem we wspólnocie. Zacząłem poznawać samego siebie, akceptować samego siebie i odkrywać siebie na nowo. Ale wstępując do wspólnoty, to już z tym nałogiem już był koniec, czy walczyłeś jeszcze z tym? Jakby wstępując do wspólnoty, skończyłem, w momencie wstąpienia do wspólnoty skończyłem z nałogiem, ale zanim wstąpiłem do wspólnoty, ten nałóg trwał 10 lat u mnie. To wszystko się zaczęło, jak miałem 17 lat, 16. Do wspólnoty wstąpiłem, jak miałem 28, czyli to wszystko trwało około 12 lat. Z większymi upadkami, mniejszymi upadkami, ale to cały czas trwało we mnie. Nie? I z perspektywy czasu, jak teraz na to patrzysz? To był ten moment, że wtedy musiałeś nawrócić się, rzucić ten nałóg? Tak. Teraz nawet jestem, szczerze mówiąc, wdzięczny za to wszystko Bogu, co się stało, że przeszedłem taką drogę. Bo gdybym może nie przeszedł tej drogi, nie wróciłbym do Boga.
nie odnalazłbym na nowo Boga, nie pogłębiłbym naszej relacji, nie pokochałbym samego siebie. Nie? I myślę, że przez to też wyszedłem z mojego uzależnienia, przez pokochanie samego siebie, ale też poprzez tę przyjaźń, którą poznałem we wspólnocie. Prawdziwą przyjaźń, bezwartościową, w sensie takim, bez jakichkolwiek zależności, oczekiwań, dokładnie. Bo my we wspólnocie nie mamy nic. Nie mamy nic, mamy tylko siebie. I uczymy się, albo aż, dokładnie. I uczymy się tej relacji prawdziwej, opartej na prawdzie. Ja dzięki temu tak naprawdę zatrzymałem się we wspólnocie trochę dłużej i pokochałem samego siebie i innych, bo zobaczyłem, że inni też, że ktoś może mnie polubić za to, jakim jestem. Nie za to, co posiadam, nie za to, co mam, ale za to, jakim jestem, za to, kim jestem i za to, co sobą reprezentuję. Dzisiaj sobie wyobrażasz jeszcze życie bez wspólnoty, czy już nie? Myślę, że już nie. Mhm. Myślę, tak naprawdę wychodząc ze wspólnoty, dalej się w niej zostaje. Bo wspólnota jakby po tym okresie, w którym się jest we wspólnocie, proponuje kolejne rzeczy, mianowicie jest to grupa osób, tak zwanych eksów, my ich nazywamy eksami, którzy już wyszli ze wspólnoty i oni dalej się spotykają po wspólnocie, dalej się wspierają. Są to spotkania co miesięczne, co dwumiesięczne, gdzie wymieniają się tak naprawdę doświadczeniami, przeżyciami i dalej się wspierają na tej drodze. Jak już się do wspólnoty wchodzi raz, to już nigdy się z niej nie wychodzi, taka jest prawda. Krystian, i teraz może przejdziemy do ciebie. Jakie były twoje początki we wspólnocie? Bo tak każdego, jak każdego jednego z nas, nie? Bardzo ciężkie. Że się tak na początku się nie chcą się bić, nie? Ten pierwszy miesiąc był trudny, ale była to decyzja konkretna, nie? Już nie chcę się kręcić w takie kółko, jak się kręciłem takie 4 lata, nie? Jak żyłem. Ale ten kulminacyjny moment nastąpił kiedy i dlaczego? No, tak w wieku 20 lat. I czemu? Bo zacząłem patrzeć za siebie trochę, nie? I widziałem, że za sobą nic nie zostaje, nie? Relacje, które miałem, wtedy ich poważałem za przyjaciół, nie? To się rozpadli, rodzice tak samo, nie? Zniszczyłem relacje, które miałem. No i już dałem sam siebie pytanie, że czy tak dalej chcę żyć, nie? Moje życie wyglądało tak w skrócie, że rano się budziłem i nie wiedziałem, co robić. Pół dnia przeleżałem w łóżku z telefonem i można czas od czasu wyszedłem, nie? A z czego to wynikało? Z braku, nie wiem, obowiązków, znajomych, rodziny, przyjaciół? Myślę, że z braku sensu życia, nie? Byłem wychowany, myślę, że dobrze, nie? Byłem w takim kierunku do sportu, grałem piłkę, hokej, ale gdzieś tam w tych wieku 15 lat się pogubiłem po prostu, nie? Nie wiedziałem, dokąd dalej i przestałem słuchać rodziców, nie? Tata mnie zawsze z mamą kierowali, ale jakoś tak twierdziłem sobie swoje, że czy będzie lepiej, nie? Jak ja sam to będę jakoś organizować, ale nie potrafiłem tego, nie? Ale udało się odbudować te relacje z rodziną, z przyjaciółmi? Dzięki wspólnocie tak. Teraz już tak. Mamy spotkania co pół roku, nie? I wcześniej to wyglądało tak, że jak przychodziłem do domu, to od razu uciekałem do pokoja, zamykałem drzwi i już po czasie nawet nie mogłem z nimi gadać, nie? Przez to wszystko, co robiłem w domu, to już nawet było ciężko spojrzeć im do oczu. No i dzięki wspólnocie, dzięki tym spotkaniom i dzięki temu, że mogłem wybaczyć samemu siebie to, co zrobiłem przez modlitwę, to mogę teraz z nimi rozmawiać, mogę im patrzeć do oczu i mogę z nimi odbudować relację, nie? Od początku. Karolu, Mateuszu i Krystianie, bardzo wam dziękujemy za to, że się podzieliliście tym krótkim świadectwem. Wiadomo, nie mamy tyle czasu na to, żeby tu to wszystko powiedzieć. Pewnie jeszcze wiele, wiele rzeczy jest w waszym sercu, co chcielibyście powiedzieć, ale w radiu oczywiście będzie na to czas, ale przed nami jeszcze też jest Marko, jest Piotr, jest jeszcze Jan. Oni też chcieliby powiedzieć parę słów o tym, co było przed wstąpieniem do wspólnoty, co jest teraz i co będzie w przyszłości, ale to zaraz, dobrze? Najpierw zapraszamy na sondę naszych drogich widzów. Ze słowem wolność kojarzy mi się głównie Warszawa, bo to tam się wszystko zaczęło, co jakby powiedzieć mogę. Słowo wolność kojarzy się z tym, że można po prostu robić, co się chce, nawet jeżeli ktoś inny twierdzi, że jest to głupie, albo że nie można tego robić, to dalej możesz postanowić, że to zrobisz i zrobisz. Tak od razu, jak pierwszy pomyślałam, to chyba z Gdańskiem, bo z domem. Może brak jakichś ograniczeń, szlabanów na przykład. Niepodległość najpierw. No czystość taka, świeże powietrze, zieleń, zwierzęta, takie rzeczy.
Polska. Najbardziej, zdaje się. Wyjazdy motocyklem, podróże. Prawo do wolnego słowa, możesz powiedzieć co chcesz i ci za to nic nie będzie. Narodowością, z bezpieczeństwem, z też bezpieczeństwem finansowym, żeby też nie było tak, że jesteś od kogoś uzależniony. Wolność słowa albo wolność w wyznawaniu wiary, jakiej się po prostu chce. Możemy być tym, kim chcemy i nikt nam nie narzuca za bardzo swojej woli. To, że każdy może wyrażać własne poglądy, zdanie i po prostu żyć swobodnie. A czym jest dla was przyjaźń? Przyjaźń według mnie to jest głównie jakby patrzenie się na siebie, co się wie pani. Na przykład jakby koleżanka coś zaczęła robić, to żebym ją powstrzymał albo coś takiego. No, jak dwie osoby się lubią, wspierają, pomagają sobie. Polega na szacunku najpierw do człowieka. Jak masz szacunek, to on też będzie dla ciebie z szacunkiem odnosił się. No i pomóc. Przyjaźń, mi się wydaje, że to jest jedna z ważniejszych wartości u człowieka, ponieważ jest to... Człowiek jest zwierzęciem stadnym i przez to potrzebuje ludzi dookoła siebie. Jeśli możesz komuś zawierzyć wszystkie swoje sekrety, albo na przykład nie musicie już nawet rozmawiać, bo jest wam na tyle dobrze, że nie musicie już się komunikować słowami, tylko rozumieć się bez słów. Coś takiego, na czym możemy położyć nasze zaufanie, dzięki temu też budujemy siebie. To jest taka współpraca pomiędzy kolegami. Na przykład pomogę koledze i koledze pomoże mi. Mam trudną sytuację, kolega pomoże, on ma trudną sytuację, ja pomogę. I to takie współparcie. Jak jedna osoba jest koło drugiej, mimo wszystko. Nawet można się przyjaźnić z rodzicami, z rodzeństwem, po prostu, żeby się nie opuszczać nawzajem. Przyjaźń to już jest mocniejsza relacja z kimś, więc głównie to się opiera na wspieraniu i no, żeby być przy osobie, która ma właśnie gorszy czas. No, przyjaciela najlepiej poznaje się w biedzie, więc... To była sonda przeprowadzona na ulicach Torunia. Dziękujemy za wzięcie udziału. Właśnie pytania były do ludzi z sondy, co to jest wolność, czym jest dla nich przyjaźń. Mówiliście, że nabyliście dużo przyjaźni, będąc we wspólnocie. Marko, czy właśnie byś mógł powiedzieć o tym, jak wspólnota właśnie przyczyniła się do tego? No, my żyjemy taką no, nematerialnym światu. No, tam żyjemy od opatrzności, tak i nie użyjemy te pieniądze. Między nami nie ma tego materializmu. No. Także jesteśmy w stanie zbudować prawdziwy przyjazd tam na takim prawdziwym wartościami, jak prawda i reszta. No. Czy wcześniej, zanim wstąpiłeś do wspólnoty, umiałeś zbudować w taki sposób przyjaźnie, w taki jak mówisz, naprawdę? Bardzo rzadko, we wspólnoty więcej. No, przed wspólnotą tak miałem dużo przyjaciół, którymi no, na mnie patrzyli przez wykorzystać, no, przez pieniądze te i jak emocje i takie coś. No. Mhm. A dlaczego ty się znalazłeś w ogóle w tej wspólnocie? No, ja przed wspólnotą byłem kelnerem, pracowałem jak barman 15 lat i na końcu stałem się alkoholikiem. Za wspólnotę wysłuchałem pierwszy raz od przyjaciół też, którzy byli we wspólnotę i tak wpadłem w jakie zaczarowane kółko. Pracowałem, aby mieć pieniądze za to wszystko, co spiłem, zapłacić. No, i po prostu nie było więcej sensów. Zagubiłem ten sens życia i powstania i wszystkiego. No. I wspólnota ci oddała ten tak, sens życia? Tak, no, wspólnotę się odnowu odnalazłem. No. Wspólnota mi odnowu dała tu wolność, no,
I właśnie co to znaczy ta wolność? Jaką wolność? No tak jak mówiłem, spadłem jakie zaczarowane kółko, ten Takie błędne koło po prostu. Taki... Tak, tak. To codzienne życie na zewnątrz wspólne jest takie pełne stresa, pełne nie ma tych wartości. Byłem wierzącym człowiekiem, ale po prostu też nie byłem takim katolikiem, który idzie często na mszę, na spowiedź, prawie dopiero nigdy. I tak, no, na wspólnoty od nowa odnalazłem to światło Jezusa i no, po prostu... Na waszej stronie też przeczytaliśmy, że wspólnota Cenacolo sami siebie tak określacie, rodziną publicznych grzeszników. Piotrze, ja bym chciała ciebie zapytać, co to oznacza dla ciebie? To jest na pewno przyznanie się do tego, że jesteś grzesznikiem, tak? Czyli na pewno, tak jak wyjście z uzależnienia bardzo wiele razy kosztuje i bardzo wiele, bardzo boli najczęściej, nie? Bo to jest przede wszystkim pierwsze co przyznanie się do tego, że potrzebuje się pomocy i rzeczywiście, że w moim życiu mogło coś pójść nie tak. I to myślę, że bardzo wiele razy boli to, żeby się przyznać do tego, że potrzebuje się pomocy. I ty jak wstępowałeś do wspólnoty, to też taką drogę obrałeś, tak? Tak, potrzebowałem pomocy, bo już... Jakiej pomocy potrzebowałeś? Od czego? Wyjścia z moich uzależnień. Mhm. Znalezienia sensu w swoim życiu, wypełnienia tej pustki, której całe życie szukałem. Miałem pragnienie na pewno powrócenia do wartości, którymi całe życie chciałem żyć, którymi zostałem wychowany, ale które po prostu zagubiłem. I dlaczego z tej ścieżki takiej zboczyłeś? Bo myślę, że podążałem za tym, co wszystko było wokół, co mi świat oferował, a nie za tym, co czułem w sercu. I wspólnota się pojawiła w dobrym momencie? Myślę, że w idealnym. Na twojej ścieżce. W jakim momencie teraz życia jesteś? Szczęśliwym. Szczęśliwym. Na pewno tak. Na pewno wspólnota uratowała moje życie. Na pewno poznałem Pana Boga, który mi pokazuje to, że na pewno ja Go potrzebuję na dalszym kierunku w moim życiu. Nie? Że to nie jest tak, że wstępuję do wspólnoty i jestem osobą uleczoną i już więcej pomocy nie potrzebuję. Nie? Wspólnota na pewno pokazuje to, że pierwszym naszym fundamentem jest to na pewno, żeby zbudować szczerą, prawdziwą relację z Bogiem na modlitwie, nie? I że to nie jest tylko przez okres wspólnoty, tylko do końca naszego życia. I Jan, przejdziemy do ciebie. A tobie co wspólnota pokazała? Z świadectwem to chciałbym się odnieść właśnie do tych dwóch rzeczy, do tej wolności i przyjaźni. Mhm. Mnie to osobiście tak trochę smuciło, jak usłyszałem tam, że wolność to jest to, że możesz robić to, co chcesz. Bo ja miałem takie podejście, nie wiem, jak miałem 13 lat i zacząłem brać narkotyki. I myślę, że to jest właśnie odwrotna strona wolności, co nie? Teraz świat ma klapki na oczach, tak jak, nie wiem, że możesz zrobić to, możesz zrobić tamto, możesz być tym, możesz być tamtym. Ale nie, ja myślę, że wolność to jest przede wszystkim odpowiedzialność, co nie? I jak wstąpiłem do wspólnoty, to ja byłem w takim miejscu, że już mi nie zależało za bardzo na przyjaźnią, nad takimi rzeczami. Chciałem odnaleźć jakąś wartość w moim życiu, ale przyjaźń na pewno nie było czymś, którym szukałem. A we wspólnocie to mogłem zauważyć to, że przyjaźń to jest przede wszystkim życie w prawdzie, co nie? We wspólnocie to powiedzmy, że robię barana z siebie, to ktoś mi przyjdzie od razu, powie mi, ogarnij się, nie wiem. Albo robię coś źle, to jakiś brat przyjdzie i mi powie, że nie wiem, że powierzchownie wykonałem tą pracę, co nie, że muszę to poprawić. I ja myślę, że to się właśnie wiąże z tą wolnością, bo człowiek, który jest wolny, to nie boi się podjąć odpowiedzialności, nie boi się być konsekwentnym i też patrzy poza siebie, co nie? Na przykład ja mam 2 siostry. Przed wspólnotą, jak już się wkręciłem w to zło, które robiłem, to nie myślałem w ogóle o nich, co nie? Nie myślałem o tym, że jak moi rodzice się starają o mnie. Tylko o tym, że nie wiem, że chcę się poczuć dobrze, że chcę zrobić następną głupotę, żeby, nie wiem, poczuć, nie wiem, adrenalinę czy albo coś takiego. I straciłem totalnie taki smak, co nie? Życia.
kontynuacja tego wszystkiego, co mówicie. A bardzo wam dziękujemy za tą szczerość, bo było widać, że to naprawdę płynie z waszego serca. Każda historia jest inna, każda historia jest piękna. I będziecie mogli jeszcze coś więcej powiedzieć o tym, co przeżyliście i co jeszcze przed wami w radiu w czasie wzrastania. O 21.30 nasza audycja. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą jej odsłuchać. Dziękujemy jeszcze za wszystkie komentarze na naszym Facebooku i Instagramie. No i dziękujemy bardzo i do zobaczenia w przyszłym tygodniu o stałej porze 18.15.